Marszałku, Wysoka Izbo, nie jest tajemnicą, że obecny minister sprawiedliwości, prokurator generalny, a także adwokat osoby pomawiającej mnie to czynni i wyjątkowo aktywni politycy obecnej koalicji rządzącej. Nie jest również tajemnicą, że obaj panowie spotykają się, organizują wręcz spotkania poświęcone zarówno tej sprawie Funduszu Sprawiedliwości, jak także wielu innym sprawom. I działania prokuratury w sprawie właśnie Funduszu Sprawiedliwości to bez wątpienia działanie na polityczne zlecenie. Po to właśnie w sposób nielegalny była przejmowana prokuratura na początku tego roku, żeby właśnie wykorzystywać ją do brutalnej walki politycznej, a także po to, żeby umarzać niewygodne dla koalicji 13 grudnia postępowania, czy wycofywać niewygodne dla koalicji 13 grudnia wnioski o uchylenie immunitetów. A jakie to są sprawy, szanowni państwo? Sprawa pana Romana Giertycha, którego prokuratura podejrzewa, że uczestniczył w wyprowadzeniu 92 milionów złotych ze spółki giełdowej. Pana Grockiego, który według prokuratury kierował grupą łapówkarską w szczecińskim szpitalu. Pana Nowaka, u którego znaleziono 5 milionów złotych w gotówce pochodzących z międzynarodowej korupcji według oskarżenia prokuratury. Pan Karpiński, pan Gawłowski, można by wyliczać. Natomiast w tej sprawie, szanowni państwo, mamy do czynienia z oskarżeniami, z fałszywymi oskarżeniami dotyczącymi rzekomych przestępstw urzędniczych i w ostateczności tez prokuratury, że w ramach uznania administracyjnego środki nie były przekazywane tym podmiotom, które prokuratura uznaje za właściwe. A myślę, że też wypowiedź mojego przedmówcy, która w niewielkim stopniu moim zdaniem odnosiła się do przedmiotu komisji, pokazuje również, że mamy do czynienia tutaj tak naprawdę ze sprawą ściśle polityczną. Przechodząc do tych zarzutów. Szanowni państwo, zarzuty, które zamierza mi postawić prokuratura, dotyczą funkcjonowania Funduszu Sprawiedliwości, którego aktualna struktura, cele ukształtowane są, szanowni państwo, nie przez widzimisię ministra czy jakiejś partii politycznej, tylko przez polski Sejm. Właśnie w 2017 roku polski Sejm zmienił te regulacje i do dwóch celów, czyli pomocy pokrzywdzonym i pomocy penitencjarnej, dodał trzeci cel o charakterze prewencyjnym, zgodnie z zasadą, że lepiej zapobiegać niż leczyć. I była to decyzja Sejmu, której zresztą posłowie ówczesnej opozycji nie sprzeciwili się, wyciągnęli karty do głosowania. Ówczesna pierwsza prezes Sądu Najwyższego, pani profesor Małgorzata Gersdorf, pozytywnie o tym się wyrażała. Również tam przewidziano możliwość finansowania dla jednostek sektora finansów publicznych, czyli szeroko rozumianego skarbu państwa. A więc mamy do czynienia z o wiele szerszym zakresem. Jako wiceminister wówczas miałem obowiązek, nie prawo czy kaprys, tylko obowiązek, żeby właśnie te przepisy stosować. I w ramach tego obowiązku udało się zrobić bardzo wiele. Cała sieć pomocy postpenitencjarnej, która wcześniej kulała, sieć pomocy pokrzywdzonym, ponad 300 ośrodków z dostępną pomocą o charakterze psychologicznym, prawnym, również materialnym dla osób dotkniętych przestępstwem, w szczególności też przemocą domową. Za czasów Platformy Obywatelskiej wcześniej nieco ponad 40 milionów było przeznaczone na taką sieć. Za naszych czasów ponad 500 milionów. Myślę, że to pokazuje skalę i falsyfikuje tezę, jakoby cel w postaci pomocy pokrzywdzonym był zaniedbywany. W każdym miejscu w Polsce ta pomoc była dostępna. Bardzo ważnym elementem tej sieci była infolinia, ale również
też bardzo ważnym elementem tej sieci były właśnie ośrodki specjalistyczne. Budzik, Fundacja Kogo, pani Ewy Błaszczyk i właśnie archipelag Wyspy Wolne od Przemocy Fundacji Profeto, którego budowa to ośrodka została bezprawnie zatrzymana przez obecne kierownictwo Ministerstwa Sprawiedliwości. I już pozwolę sobie nawet postawić taką tezę, że być może te działania właśnie są związane po to, żeby jakoś poszukać podstawy prawnej i uzasadnić tę bezprawną decyzję właśnie tego typu działaniami, z którymi mamy wobec mnie do czynienia. Warto też zwrócić uwagę, że cała sieć, a w szczególności archipelag, który jeszcze raz przypomnę, był skierowany dla osób dotkniętych przemocą domową, przestępstwami na tle seksualnym, wpisywał się w całą strukturę działania, był koherentną całością z działaniami legislacyjnymi. Ustawa antyprzemocowa 1, 0, 2, 0, czy wreszcie później ustawa Kamilka. I szanowni państwo, przeznaczenie tych środków z Funduszu Sprawiedliwości miało być, powinno być zgodne i musiało być zgodne z polityką Ministerstwa Sprawiedliwości. Ja rozumiem, że wielu osobom na tej sali może się nie podobać, że ogłaszaliśmy takie konkursy i wspieraliśmy takie projekty, które walczyły z chrystianofobią, z polonofobią, czy wspierały rodzinę w tradycyjnym jej słowa znaczeniu. Domena marszów równości czy innych projektów, które patrząc na ich zakres czasami wydawały się, że bardziej demoralizują niż wychowują dzieci, to domena chociażby obecnego prezydenta Warszawy. My woleliśmy wspierać innego rodzaju działania. Warto też zwrócić uwagę, że w ramach tych działań, które były, w ramach których zlecane były zadania publiczne w formie z wykorzystaniem konkursu, dysponent, czyli minister, ja jako osoba reprezentująca ministra, miał szeroką swobodę uznania. Oczywiście zawsze te decyzje były uzasadnione merytorycznie, ale to dysponent decydował, a nie komisja. Komisja tylko rekomendowała. Dysponent mógł nie zgodzić się z oceną komisji i nie przyznać określonym, wybranym organizacjom rekomendowanym. Mógł wreszcie zmienić wysokość proponowanej przez komisję dotacji, czy też unieważnić konkurs. Zdaje się, że o tym, formułując te bezpodstawne zarzuty, zapomina prokuratura. I chciałem z całą mocą powiedzieć, że nigdy w tym systemie nie wydawałem jakichkolwiek poleceń w trakcie czy przed przygotowywaniem przez komisję właśnie tych rekomendacji, czy też nie składałem żadnych obietnic. Na pewno Ministerstwu Sprawiedliwości zależało na tym, żeby te konkursy były sprawnie przeprowadzane, bo rzeczywiście było bardzo, bardzo wiele zaniedbań ze strony naszych poprzedników. Nie jest też oczywiście prawdą, co próbuje się subponować w wypowiedziach pana Tomasza M. czy Romana Giertycha, że minister sprawiedliwości w jakiś sposób uczestniczył czy wpływał na te decyzje, zajmował się w sposób sporadyczny funduszem, co jest zresztą zrozumiałe wobec licznych obowiązków. W związku z tym przypisywanie mnie, czy tym bardziej ministrowi, jakby wpływania na decyzje w konkretnych sprawach jest oczywiście oczywistym kłamstwem. Ale nawet bez odwoływania się do bardzo ograniczonego, praktycznie żadnego materiału dowodowego, który dotyczyłby faktów, na poziomie kwalifikacji prawnych można pokazać, jak oczywiście bezzasadne, czy oczywiście nieprawidłowe są te zarzuty. Pierwsza sprawa, no w żaden sposób nawet prokuratura nie podnosi, że te środki zostały zdefraudowane, czyli że te podmioty, które realizowały te zadania, nie wywiązywały się z tych obowiązków. Wręcz przeciwnie, jeżeli patrzymy na budynek Profeto, budynek stoi, jego wartość według szacunków ekspertów jest nawet większa niż wartość tej dotacji, na która została przeznaczona. Też pragnę oczywiście podkreślić i zawsze to komunikowaliśmy, że jeżeli zdarzały się jakiekolwiek podejrzenia, że były środki wydawane w sposób niekwalifikowany, to była wszczynana
kontrola. Jeżeli zarzuty się potwierdziły, no to oczywiście środki były zwracane, a w skrajnych przypadkach mieliśmy do czynienia z wypowiedzeniem umów. Nieporozumieniem w związku z tym jest zarzut jakiejś szkody majątkowej. Mówię tutaj o tej błędnej kwalifikacji z artykułu 296. Tym bardziej, że fundusz nie jest jakąś odrębną instytucją, jest po prostu rachunkiem bankowym, nie działa w celu zysku i nie uczestniczy w obrocie gospodarczym, którego ten przepis dotyczy, a wręcz przeciwnie, no, ma charakter donacyjny, czyli te środki trzeba było wydać i do tego byłem zobowiązany na podstawie ustawy artykułu nie tylko 43 Kodeksu Karnego Wykonawczego, ale oczywiście na podstawie ustawy budżetowej, do której załącznikiem był plan finansowy, który zobowiązywał do realizacji zadań i do wydawania tych środków w odpowiednim zakresie. Również w tym kontekście działanie na szkodę interesu publicznego czy prywatnego jest oczywiście bezzasadne. I kolejna bezzasadna czy fałszywa kwalifikacja ze strony prokuratury. Jak można mówić o szkodzie dla interesu publicznego, jeżeli na przykład te środki były przeznaczone dla instytucji publicznej, która była podległa ministrowi sprawiedliwości, albo dla organizacji, która realizowała te zadania publiczne. Nie będę wchodził w szczegóły prawnicze, które mówią, że ochrona tego interesu to nie jest ochrona procedury, tylko jest ochroną w sensie materialnym. Tak samo zupełnie gołosłowne są zarzuty dotyczące jakichś rzekomych korzyści majątkowych lub osobistych. Naprawdę nie wiadomo, na czym miałaby polegać ta korzyść osobista, a w żaden sposób prokuratura nie wykazuje, jak wydaje mi się, zresztą nie próbuję tego robić, bo nic takiego oczywiście nie miało miejsca, nie było żadnej korzyści majątkowej. A w sprawie tych projektów realizowanych w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości zwracam uwagę, że nie pobierałem tam żadnego wynagrodzenia. Realizowałem te projekty w trakcie, jak nie byłem jeszcze wiceministrem, w ramach swoich obowiązków. Wreszcie absurdalny zarzut zorganizowanej grupy. Artykuł 258 dotyczy zupełnie innych spraw. Twierdzenie, że istniejąca struktura instytucji publicznej, czy na przykład spółki jakiejś akcyjnej, może być kwalifikowana z tego artykułu, jest oczywistą bzdurą, abstrahując oczywiście, że ona nie powstała w tym celu, aby realizować jakieś przestępstwa. Idąc tym tokiem rozumowania, praktycznie każde przestępstwo popełnione w instytucji publicznej, czy w jakiejś bardziej zorganizowanej instytucji, należałoby kwalifikować według artykułu 258, czyli w ramach zorganizowanej grupy. Zresztą wniosek wykazuje w mojej ocenie pewne niechlujstwo, bo w niektórych miejscach jest mowa wspólnie i w porozumieniu, w innych miejscach w ramach grupy. Tak jakby ten zarzut był doklejony, pytanie czy nie na zamówienie publiczne, na pewno na zamówienie medialne, żeby stworzyć dobre, w cudzysłowie, wrażenie dla przedstawicieli koalicji 13 grudnia i na pewno również po to, żeby podeprzeć tym wniosek aresztowy, ale o tym za chwilę, bo te połowa tych zarzutów, jak pan poseł sprawozdawca był łaskaw zauważyć, dotyczy kwestii formalnych. Ale czego dotyczy, szanowni państwo? Rzekomo miałem wyłączyć się z nadzorowania nad tymi projektami, które wcześniej były realizowane w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości, powołując się na artykuł 17 ustawy o urzędnikach państwowych. Ten artykuł, szanowni państwo, w żaden sposób nie stanowi podstawy obowiązku prawnego do wyłączenia się. W związku z tym nie ma takiego obowiązku. A już zupełnym kuriozum, i nie waham się użyć tego słowa, jest zarzut 10 i 11, który mówi, że działałem jako sekretarz stanu bez upoważnienia. Szanowni państwo, dlaczego prokuratura tak twierdzi? Bo zdaniem prokuratury tak zwane zarządzenie kompetencyjne nie zostało wydane nowe, tylko zostało zmienione stare. No cóż, jako teoretyk prawa sam chciałbym poznać uzasadnienie prokuratury, czym się różni moc wiążąca aktu konwencjonalnego w postaci zmiany rozporządzenia od wydania zarządzenia, przepraszam, od wydania nowego zarządzenia. Kompletny absurd.
Już pomijam fakt, że doszło do naruszenia immunitetu, pomijam fakt, że prokuratorzy z zespołu drugiego powinni podlegać wyłączeniu, ponieważ byli niejednokrotnie dymisjonowani w trakcie funkcjonowania ministra Ziobro jako prokuratora generalnego. Konkludując, szanowni państwo, i kończąc ten wątek dotyczący aresztu, tak, wniosku aresztowego. To wszystko, co powiedziałem, błędna kwalifikacja w tym zakresie z 231, 296 i oczywiście 258 podważa wniosek aresztowy. Mówiłem o tym na komisji, teraz już nie będę miał czasu powiedzieć, że wszystkie wskazania we wniosku, które dotyczą rzekomego matoczenia, które już miało rzekomo mieć miejsce, opierają się na wyrwanych z kontekstach, źle zinterpretowanych wypowiedziach. Gwoli przykładu tylko jedna rzecz. Zarzuca mi się, że rzekomo stworzyłem... Dziękuję panu serdecznie. Obiecuję, że nie będę trudny. Okay. Także tylko jeden przykład, szanowni państwo, żeby zobrazować absurdalność tych zarzutów. No, jeżeli zarzuca mi się, że nie przygotowałem tak naprawdę, tylko mówiliśmy o tym materiał, który miał abstrakcyjnie mówić o prawach i obowiązkach osób w postępowaniu karnym, no to w jaki sposób to miałoby być mataczenie? Chyba że dla prokuratury korzystanie z praw obywatelskich jest czymś nagannym. No cóż, w kontekście tych zarzutów, które pojawiają się w stosunku do tortur stosowanych wobec księdza Michała i dwóch zatrzymanych urzędniczek, może rzeczywiście jest to naganne. Również absurdalny jest zarzut mataczenia w kontekście, kiedy to właśnie Tomasz M. razem z Romanem Giertychem urządzają wręcz spektakle polityczno-medialne, ujawniając przecież materiały ze śledztwa. To jest utrudnianie postępowania, szanowni państwo, nie mówiąc już o fakcie, że w mediach przecież w ramach kampanii wyborczej pojawiały się różnego rodzaju nagrania, których oczywiście prawdziwości nie mogę potwierdzić, ale o których mówi się, że również stanowią materiał postępowania. Więc w tym kontekście mówienie jeszcze o jakichś możliwościach mataczenia jest kompletnym absurdem. Kończąc, szanowni państwo, ostatnia rzecz ważna. Należy również pamiętać, że wniosek jest złożony przez osobę nieuprawnioną. Pan prokurator Barski nie składał tego wniosku. Wniosek jest przekazany przez pana prokuratora generalnego, podpisany przez pana prokuratora Korneluka, który no, nie jest prokuratorem krajowym. W związku z tym również z tego powodu jest to działanie bezprawne i w mojej ocenie właśnie z tych wszystkich względów stanowi rodzaj represji politycznej, na którą Wysoki Sejm nie powinien wyrazić zgody. Bardzo dziękuję.